razu pokazał, gdzie jesteśmy. Kurczę, ale zamiast to zrobić, jakiś obrót. Nie, tego. No, ty pokazałem, że uwaga, ten teren prywatny, wstęp zbroniony. No tak. Tu nie wchodź, po prostu. Dzień dobry, drodzy moi. Dzień dobry. Pretensje od razu na dzień dobry. No, wiesz co, bo emocje mnie trochę wzięły, bo to chcieliśmy fajnie. Z jednej strony ktoś nam z bańki chciał pociągnąć, tak. A z drugiej bardzo miła i grzeczna pani. Dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że to jest teren prywatny, drodzy moi. To jest jakby podstawa. Mówiliśmy dzień dobry? Tak. Zakręciłem się. Weź obróć się jeszcze raz, to wtedy się odkręcisz. O, bo tu byłeś, tu chyba mówisz, nie dzień mówiliśmy. Dobry. No, tak czy inaczej. Zapytaliśmy, czy możemy wejść. Pani bardzo fajnie, bardzo miło powiedziała, że możemy wejść. Tylko nie możemy do środka wejść. Nie możemy do środka. Bo niebezpiecznie. Zresztą trudno się sprzeczać. To będzie w poniedziałek czy w piątek? Nie wiem. A jak wy wolisz? A łączymy to z MR-u czy nie? Możemy trochę połączyć to z MR-u, ale z drugiej strony muszę to zrobić jako poniedziałkowy. To nie, to zróbmy poniedziałkowy w takim razie. Dzień dobry, drodzy moi. Bardzo świeży materiał, bo my go kręcimy w niedzielę, czyli dzień przed emisją. Zupełnie przypadek. I zupełnie przypadek, ale mega fajny przypadek, mega. Bo może koniec, półtora minuty prawie gadamy. Może zacznijmy od tego. Jest to stacja kolejowa. Na trasie Międzyrzecz? Kursko. Międzyrzecz-Kursko. Teren, który był używany w MR-u jako miejsce, gdzie dostarczano bardzo często materiały budowlane. Ale dzisiaj nie będzie o MR-u, tylko będzie o miejscu. Raczej ludzi. Tu z ludźmi to nie materiały budowlane. Na pewno materiały. Stacją, która była przeładunkową, było właśnie Kursko, do której prowadzi ten tor kolejowy, który tutaj mamy. No dobra, no to ludzie, towary, wszystko, co było potrzebne z kolejnictwem związane. Bo tak też nie mamy do końca informacji, że nie było albo było. Nie, no i mamy. Kursko jest stacją przeładunkową. No dobra, ale pancerze, wszystko, może jedzenie tu dowozili też. Dla pracujących. Dobra, nieważne, bo to nie to jest klucz. I odpuść, jest dzisiaj niedziela i odpuść nam MR-u, nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. Tu nie wolno wchodzić i to nie mówię kokieteryjnie, tylko po prostu jest to teren prywatny, drodzy moi. Myśmy dostali zgodę i dlatego też możemy... No pan nie wiedział o tym. Okej, okay, ty patrz, już tutaj na wejściu pozostałości prawdopodobnie z szyldu. Tak, i to bym powiedział, że niemieckiego, bo został zbity, bo współczesny jest na frontowej ścianie. I to zaraz pokażemy, ale generalnie tak, to pomieszczenie jest prawdopodobnie typowym pomieszczeniem to tutaj można zajrzeć. Stacyjnym. Można? No znaczy można, na pewno przez tą szybę, czy przez tą dziurę więcej zobaczysz. To jest techniczne. Tu. Czekaj, bo tu też coś widać. Aha, bo tu jeszcze więcej widać. O, to jest typowe pomieszczenie. Nie włożę tam niestety ręki. Czekajcie. Okej, dobra. To teraz widzicie więcej niż my. Chociaż my teraz dzięki temu też widzimy więcej. Pomieszczenie stacyjne, typowo techniczne, jakiś magazyn ewentualnie. I toaleta. Być. Jest tam toaleta? No tam na wprost. Na wprost. Tak wydaje mi się. No. I w tym pomieszczeniu, to było pomieszczenie typowo techniczne, nawet są na górze, to za chwilę wam jeszcze pokażę. Ja ci powiem, że za Niemca tu jeszcze mogło być składowane coś łatwopalnego, bo zobacz, że tutaj, napis jest po niemiecku. Nicht rauchen. No. Nie palimy. Poza tym druga rzecz, zobacz co zauważyłem, to jest koniec toru, tak. Czyli tutaj podjeżdżał pociąg, prawdopodobnie wagony towarowe. I coś można było zrobić. No tak, no to by było takie pomieszczenie magazynowe. No małe. Z podestem. Tutaj dużo tego takich, nie będzie. Takich małych dużo. Zaraz, ja już zaglądam, już mi się grzeją ręce. Znaczy, możemy powiedzieć, jak trafiliśmy do tego miejsca, że to tak nie do końca przypadkiem, że dostaliśmy informację, że warto byłoby tutaj podjechać. Chociaż w sumie to nie znaleźliśmy tego, co zostało. Od czegoś jakby ta rozmowa się zaczęła, natomiast inne ciekawe rzeczy. Pokłóciłbym się z tobą, że nie znaleźliśmy. Nie, bo miał być Fritzauer i Hubert Kubowicz, ci sami, którzy podpisani są na wiadukcie. Schiller. Na wiadukcie przed Schillerem. No. No dobra, ale to będziemy sobie powolutku. Generalnie budynek jest bardzo ładny, nieużytkowany w tej chwili. Dopilnowywany, można powiedzieć. Jest tutaj już tabliczka teren prywatny, więc... Nie wchodzimy. Znaczy nie dostaliśmy pozwolenia na wejście do środka, możemy sobie pochodzić dookoła. I patrz, już tu się zaczynają, ale... Tylko teraz popatrz, one się zaczęły, bo chodzi o napisy. Podpisach. Tak jest.
Tylko że tak, jest problem, bo już też jak się na nie patrzy, to nie wszystkie są czytelne i niektóre są takie dość mylące. Ale na przykład... Heinz. To równie dobrze może być współczesne, bo jakoś tak dziwnie. Bo nie ołówkami wszyscy pisali, wiesz? Tu masz częściowo czytelny, 43 rok, ale co więcej, trudno powiedzieć, wydłubane. Tu jest jakiś ładny. Tak, czarna krowa w kropki bordo, masz rację. O, gryzła trawę kręcąc mordą. Z 95 roku napis, ale my powiemy... 57 Przemuś. A, przepraszam, 57, dobrze, przepraszam. A, bo nie doczytałem. Nicht rauchen. I tutaj z tymi napisami to takich jest nie za wiele. Oni tak jak w Jedlinie Zdrój, tak samo te napisy robili z farby ołowianej i ta farba bardzo mocno się trzymała. Okay. Bardzo mocno. Ciężko mi było zamalować w jakichś formach. No i co? I idziemy dalej w takim razie. Mamy główne... Co? Tu już widziałem też fajne. Czekaj. No. Tu. Patrz na ten napis. 1890 chyba jeden. Ktoś zaczął, ale nie skończył. I on jest wydziarany. Tak. Tylko że zobacz, tu jest dziarany. Ale jest inaczej dziarany tu i inaczej dziarany tu. Tu 38, jest, patrz. No właśnie. To jest kawał historii. Przedwojenny. Szkoda, że tego nie możemy zweryfikować. Zresztą no, tam jakiegoś, jak był tam jakiś Bogdan czy Heinz, no to już nie znajdziemy, tym bardziej, że tylko imię było czytelne. Natomiast jeżeli jest to możliwość, to warto czasami przy takich miejscach się zatrzymać, bo to jest jednak jakaś, i to nie mała historia. Pamiętajcie, że to jest historia ludzi, którzy stali tutaj Ernst Kork. No właśnie, to którzy stali i czekali na pociąg, po prostu. Oni tu nie przyjechali specjalnie, oni po prostu czekali na pociąg, nudzili się, spędzali tu czas. I zostawili 94. po sobie... Baśka, dobrze. Dobra, okej. <okay. śmiech> Przeczytajcie sobie. No, to ktoś się naprawdę nudził. Jeszcze pozostałości tutaj ale mamy... te oryginalne zobacz, że są ołówkowe. Bździki, tak. No bo kiedyś się ołówkiem pisało. Tu już nieczytelne. Kałamasz ja tego, ja nie bym był chciał taki. Tego Fritza Zauera znaleźć i Kubowica. Myślisz? No, Lena też zobaczcie, się podpisała. Też jest mnóstwo różnych napisów. Ale to wszystko... są, to bym powiedział... Nie, ty, patrz, 46. Miałem powiedzieć? 56 Przemuś. Kurde, ja tu wysunię się bez okularów. To masz problem ze wzrokiem. No może trochę. Zaczynam się o ciebie martwić poważnie. Cieszę się, że ktoś się o mnie martwi. Nie, no żona się martwi. No właśnie. Masz dobrą żonę, która się o ciebie martwi zawsze. I zobaczcie, o. Wiktor. To, no jest to prawdopodobieństwo, zobacz. A to jest... który rok? 37. No na to dobrze, przynajmniej to wygląda. To przynajmniej tyle dobrze odczytałem. O, tu jest jeszcze, 1911. Mackę. Ty, Kurt, ja wiem, Mackę. Ten róg to jest jakiś, musi być znaczący. Ale czemu znaczący? Jak stałeś... Zobacz, że to jakieś, nie wiem, chyba tu na fajkę stali i się chowali za wiatrem. I wtedy drapali te daty. Tu też, zobacz, tu jest też jakieś, bym powiedział... Też ołówkiem pisane. Bym powiedział, że 1900, ale ile to trudno powiedzieć. Zobacz, jaka tu jest przepiękna ściana. 909 masz tu. 909 znalazłeś? Tu 909. Na profilu wrzucimy wam kilka zdjęć. Porobimy tutaj kilka fotek, bo są naprawdę przepiękne. Jest, a tego 11, Kurta 11, z 911? Zobacz, jaki czytelny. No to właśnie o nim przed chwilą mówiłem. To sorry. Kurt Mackę. A tu są, zobacz, oż piękne są. Ja się jaram takimi rzeczami. 907? No. 913. Widzisz, tu jest jakieś starsze jest już. Powiem ci mega. Tu jest... dłużej stali. Paul... Od 907! W tym wypadku 906. Paul... Hoffman. Hoffman? Dobrze czytam? Hoffman, no. I to ja lubię te takie Hoffman, tak ładnie napisane. Tu jest jakiś Artur. 1900... 25? 25 też bym tak powiedział. No. No powiem, że coś niesamowitego. No, natomiast, no kurczę, ten Fritza Zauera ja tutaj nie widzę. No i widzimy też oczywiście, też... Buła się podpisał w 88. Oczywiście, i to już nie jest takie ładne, ale Buła, ale to też jest historia. Buła z Poznania, tak jest. Tak, to jest mega ważne. Kurczę, tak obserwuję, sprawdzam, oglądam, przepiękne. Naprawdę są...
Studniecki, Stadniecki, Jod, 53. Ale dziwne, że Rosjan tutaj nie ma. Bo Rosjanie nie jeździli tutaj pociągiem? Może pisać nie potrafili? A wiesz, że to akurat ta część może być jakby niekoniecznie daleko od prawdy. 49. Chociaż powiem ci, za świeży to trochę mi, ale dobra, nie kwestionuję. Oj, Przemek, ja bym powiedział, że to są za świeże cegły ogólnie, bo one są w tak fajnym stanie, tak dobrze zachowane. Ty, czekaj, teraz jarzę. No. Słuchaj. No. Te podpisy są z podobnego okresu, jak podpisy, najstarsze daty, które ja znam na wiadukcie tutaj przy Szilu. Cegła jest, zobacz, że ta cegła to jest ta sama, Przemek, co jest w wiadukcie. Ja kilkakrotnie nawet pytałem co niektórych, czy był odnawiany ten wiadukt. Nie, nie był. No to ja ci właśnie powiem, już teraz wiem. Ale zobacz, schron, robo... Co? Schron... Robotniczy? Robo... PKP chyba tu. PKP. SRO. Nie wiem. No rewelacja, po prostu. Tu można zajrzeć, tu jest jedno pomieszczenie i ono tam nic ci nie wniesie, ale tu akurat było przyłączenie chyba do energii elektrycznej. No takie jedno pomieszczonko. A, rzeczywiście skrzynka elektryczna. No generalnie jest to obiekt, który na pewno stanowi jakąś wartość historyczną. W ogóle całe to miejsce jest takie fajne, ale to co stwierdziliśmy, wiesz, podpisy były prawdopodobnie od strony, gdzie ludzie stali i czekali. Nikt od Zawiecznej, że tak powiem, na Wiecznej. Ale właśnie ten Fritzauer miał być od tej strony, ale tak przynajmniej z rozmowy z kolegą Piotrem tak mi wynika, ale nie znaleźliśmy. Natomiast ja wiesz, zobacz jak ładnie czytelny napis. Natomiast, no rzeczywiście, no... Po tej stronie jakby tutaj nie ma napisu, ale są. Są? Są, ale to już nie są takie jak tam. Mogą być bardziej współczesne. To może pracownicy jacyś byli? Może być. No wiesz, tu w takich obiektach to jeszcze jakby można było... Własność prywatna. Dobra. Śliczny obiekt, naprawdę przepiękny. Widać tutaj dwa piętra. Znaczy właściwie jedno piętro tu i jakiś stryszek. No niestety w stanie niezbyt fajnym, jak to zresztą większość obiektów, które pozostały po naszych kolejach PRL-owskich, że tak powiem, ale śliczny, obiekt naprawdę ładny. I co? Pamiętajcie, że jak tutaj byście chcieli podejść, to warto tam jest... Pytajcie o zgodę, tak, nie róbmy syfu, bo to później tak jak z kratami będzie. Wow. Wielkie pretensje, że nie można. No jeżeli jest to teren prywatny, to uszanujmy to, że tutaj ludzie są, dbają. Znaczy mieszkają, nie? Bo to też, żeby nie zakłócać tutaj porządku. Tu nie pokazaliśmy, bo tam jeszcze jest jeszcze toaleta. Toaleta fajna jest i tam jest jeszcze ten, pompa fajna. No, mogliśmy to pokazać. Wiesz co, no chodź, przejdźmy się jeszcze. No to, ale chodźmy z tamtej strony. Przejdziemy sobie od strony toru. Rozumiem, że nie chcesz drażnić pana. No nie, no bo pan był niemiły w pierwszym momencie. Oczywiście nie mamy do niego pretensji, bo dwóch burów i chamów weszło na jego posesję. To pan się trochę zdziwił, nie wiedząc o tym, że nie wiem, pani żona albo może, nie wiem, siostra, albo ktokolwiek, że ktoś nam wyraził na to zgodę. Bo my jesteśmy grzeczne chłopaki. Tory sprawne, działające. Przemek nawet wysnuł teorię, że niedawno coś tutaj jechało. To znaczy to, że jechało, to na pewno. Teoria. Tak, natomiast myślę o tych... Bo podoba mi się twój tok myślenia. Ty jesteś takim całkiem inteligentnym człowiekiem, widzę. Daję sobie... Lej miód na serce moje. Nie, powiem ci, po ostatnim odcinku to ja też mam Górzyca Wielkopolska. Gorzyca. Gorzyca, no. To jest w ogóle gadżet. Wielkopolska. No, ale generalnie chodzi mi o to, że po ostatnim odcinku we mnie też spłynął takie pozytywne myślenie. Zobaczcie, Gorzyca. No to współczesny, ty. Ale no ciekawe, czy tu jest jakiś siedzi pociąg. Ale rozkładu jazdy nie ma. Nie ma. Zabrakło rozkładu. Tu już też nie widać. Ktoś widocznie go ściągnął, ale nie, jeszcze... to jest tylko podkładka. Tu nie jest. No tak, tu pod spodem powinien być. Zobacz, tu prawdopodobnie. Albo na zewnątrz. No i masz toaletę. Kibelek. Śliczny. Dla mężczyzn, to zakładam, że z drugiej strony jest dla kobiet. Forchary. Pomieszczenie techniczne, jakieś tam powiedzmy jakiegoś drużnika czy innego toromistrza. No to jest piękne. To jest najpiękniejsze. To jest genialne z napisem, zobaczcie. Woda zdatna do picia, czyli tu jest punkt czerpania wody.
Co? Wtedy była zatem do picia, teraz to by był, o Boże, co? Byłby lament. Koniecznie. Prawdopodobnie tutaj wystawał tak. Ten... Ta rura. Ta rura to, taka. Tak. No my fachowcy. Nie, ona na pewno jakoś się nazywa. Coś nam pewnie powie zaraz. Dobra, lecimy dalej, Przemek, bo chcemy jeszcze coś pokazać dzisiaj. Zobacz, tak, tu też jakieś pozostałości, elementy. Tak, tak, i tam widziałem, tam też jest, tam jeszcze jedna dziura jest. Może wiata jakaś tu była? Ja bym tutaj nie ryzykował, wiesz, z kwestią wiat, ja bym powiedział, że tutaj raczej będzie szambo. Gdzieś myślisz? Te nieczystości, z której, jeżeli były toalety, ale poczekaj, to one gdzieś musiały trafić. Nie była taka, że 500 osób korzystało z niej, tylko kilka dosłownie. No to, ale po pewnym czasie to też, wiesz, się ma prawo zapełnić, jest nie? Biodegradowalne i zawsze dwójka upływa. Tu mi pociąg jedzie. Nie jedzie. Nie. No dobra, drodzy moi, kolejny przegadany materiał, ale takich trochę fajnych rzeczy myślę, że wyciągnęliśmy. I wyciągniemy zaraz znaczy nam jeszcze. Się nas, czy mieliśmy powiedzieć, że cieszą nas te wasze... Bo to ty mi dzisiaj przerwałeś to. No. Tak, ale zamieniamy się czasami rolami. To oczywiście. Cieszą te komentarze, które mówią, że wam się podobają te odcinki. Że rozumiecie nasz tok rozumienia przede wszystkim, że... Poznawcze, te, że pokazujemy takie ciekawostki, że nawet zdarzyło mi się spotkać kolegę, mówi, ty, ja tutaj zawsze mieszkam, taki już za 40 parę lat chłopak, mówi, a taki o tych rzeczach to nie wiedziałem. Także to jest robione właśnie po to. Nie tylko bunkry, tak? Czasami coś jeszcze zahaczymy innego. Napisy na przykład. Lecimy do Shilla. Tak, i teraz sobie zrobiłem. No jak ja mam tą czapkę ubrać? Daj potrzymać. Ale, czekaj, to będziesz ten... zostawisz kamerę, żebym ja się ubierał w tym czasie. Co ja dziewczyna jestem? No ale widać, że umiesz się ubrać chociaż. Tak, do lasu w kurtkę. Słuchaj, niektórzy się nie... Dobra, nie uwierzysz. Nie uwierzysz, są okej, ludzie, no chodzimy, którzy... w kasku. Ale nie, nie chodzi o to, że ty mówisz, a tam jak ubieram czapkę. Są tacy, którzy się nie potrafią ubrać. I powiem ci więcej, są dorośli ludzie, którzy dostają buty ze sznurówkami, takimi jak te czy te, i oni nie potrafią ich zawiązać. Czekaj, bo to nie koniec. Co jest biologia? No. To jest prawda. No. I na pytanie, jak to się stało, że nie umiesz zawiązać butów? Bo mama zawsze kupowała mi na rzepy. I to nie jest dowcip. Na gumki. To nie jest dowcip. Nie uwierzę, wiem, że nie uwierzysz. No nie. A jest. Jak? No, bo, no co? Pod Bogiem. Uważaj, żeby to jest świeża sytuacja. Chodź ty pod Bogiem. Nie świeża, nie, wiem, że nie, to trudne do wierzenia, ale tak jest. Tak a propos ludzi, nie? Bo my dzisiaj taki odcinek trochę o ludziach, o miejscach, o podpisach. O ludziach. To wiesz, to teraz pomyśl sobie, kiedyś taki 20-latek to już pracował, zarabiał, jeździł furą z koniem. O nie, znaczy nie, ja nie o tym. Nie zgodzę się z tobą, bo zdarzyła się kilka razy sytuacja, że to znajomi mi opowiadali, którzy w wojsku gdzieś tam kapralami byli i tak dalej, że chcą gościowi przepustkę wystawić. On do nich nie... Panie kapralu, nie potrzeba, ale czemu? No nie byłeś pół roku już. Nie, panie kapralu. Mija kolejne 2 miesiące? Nie, panie kapralu. On mówi, ale synek, weź mi wytłumacz, o co chodzi. On mówi, no bo tata mnie przywiózł, my mieszkamy gdzieś koło Krakowa, tata mnie przywiózł i on po mnie przyjedzie. Ja nie wiem, jak do domu dojechać. No. 97 rok. Pobór w Międzyrzeczu. Ja to znam z opowieści, ale to znam człowieka, który to... Zna człowieka, który zna człowieka? Nie, to jest z tym człowiekiem rozmawiam. Mówi, przyjeżdża chłopak z kartą i z ojcem. Ojciec się pyta, czy może tutaj wejść i porozmawiać z dowódcą kompanii. No to został chłopak wcielony, trafia na kompanię, na której ma odbyć tą służbę. No i ojciec do dowódcy kompanii, dzień dobry, dzień dobry. I kiedy mam po syna przyjechać? No wie pan, no to syn pojedzie na przepustkę i panu powie, albo tam zadzwoni. Mówi, nie, syn tutaj będzie do samego końca i proszę mi podać, kiedy się kończy jego służba, jak po niego przyjadę. Facet był z tak głębokiej głuszy wtedy jeszcze, że po prostu tata go przywiózł, tata go odbył, bo on nie wróci sam do domu, jak powiedział. Dobra, opowieści dziwnej treści, ale my wracamy do naszego tematu. Jakby ja chciałem zajawić jedną rzecz. Któregoś razu przyjechałem tutaj oglądać to przejście i myślę sobie, okej, jest po remoncie. I wtedy ktoś mi pokazał te napisy. No to chyba ja. Możliwe, że ty. I stwierdziłem, nie, to jakiś w ogóle wałek jest. O ile tam...
24 rok, 57, wszystko git. Najstarszą ci pokażę. Ale okazuje się... My też pokazywaliśmy, ale żeby nie było, pokażę ci najstarszą, jaka jest na tym jednym i nadal czytelna. Tu przy I-901. Ten? Tak. Ten o. Tak. To jest najstarsza, która... I ona tutaj zawsze była. Drugi 901 było po drugiej stronie, ale ono już jest zamalowane tymi napisami. No, i dobra. Tam gdzieś... Poczekaj, bo ja chciałem jeszcze dokończyć. I pokazał mi, być może był to Przemek, pokazał mi te napisy. Ja sobie myślę, no dobra, wpisywali się tam, ja tu byłem Zenon i tak dalej. Ale jak zerknąłem tutaj, to pytam, ale skąd te napisy się wzięły? Okazuje się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo na dwie opcje, jak gdyby. Pierwsza z nich to są woźnice, którzy dowozili tutaj materiały i po prostu stali sobie gdzieś tutaj pod tym. Druga rzecz to są ludzie, którzy brali udział w budowaniu. Hubert Kubowicz, Mezeritz Elektriker, Fritz Sauer, Bobowicz Elektriker. Przy czym te dwa to są przepisane, bo oryginały, tutaj masz Sauera. Chyba te przepisane są? Tak. I teraz, wiesz co, szczerze, nie wiem, który jest oryginałem, który nie. Znaczy, chyba Przemek, to jest oryginał. Teraz będzie, że ja znowu moralizuję, ale ameby umysłowe, posłuchajcie, pajace, po jaką... Nie wyżywaj się na tych ludziach, oni tego nie dostrzegają. Oni to, czego nie dostrzegają? Że to ma jakąś wartość, no. No zobacz, ale po co jest takie durne napisy robić na czymś? Nie można tych napisów zrobić w innym miejscu? Ja nie wierzę. No po prostu masakra. Zobaczcie, tu jest taki kawał historii. I to abstrahując od tego, jak stare są. Ale tutaj są ludzkie takie ślady, takie pieczątki. Ja tu byłem Tony Halik. No zobaczcie, 67 rok. Tu mamy następny, 67 Wolski. Tu mamy 2001. Wolski? Tu był? Wolski, Z. A to nie, bo tamten nie jest Z. No tak czy inaczej, tu jest tych napisów też sporo. To są, no zobaczcie, 45 rok, chociaż to prawdopodobnie nie. Ja bym się tutaj... Antoni, C. Antoni, 57. Znaczy powiem ci, że na tej stronie, jak ja tutaj byłem, pierwszy raz na tym obiekcie byłem w 97 roku, to w większości tych ołówkowych śladów to nie było i tej farby też nie było. Czyli co, przepisane są? Jak kilka lat temu ktoś tutaj podorabiał masę napisów. Myślisz? Tak. Jestem pewien tego. Czyli one nie są prawdziwe? Część nie. No to zburzyłeś moją teorię teraz. Na przykład... I w ogóle sens tego programu. Ale no mówimy... Przecież już ci pokazałem. Masz tutaj Sauera raz i tutaj masz drugi raz Sauera. Został przepisany. Widzisz? Nie rozumiem, po co to przepisywać. Nie, też nie wiem, ale tak to jest. Wiesz, gdzie jest... Już wiem, gdzie możemy sprawdzić oryginał. Chyba nawet mam to w samochodzie. W zeszycie Grupa Warowność Sil Roberta Jurgi. A, wiem. Pozdrawiamy przy okazji pana Roberta. I było przy jednym z filmów, ktoś prosił, czy zrobimy program z Robertem. Mogę chyba odpowiedzieć na to pytanie, bo rozmawiając z Robertem, wiem, że Robert generalnie nie do końca chętnie wpisuje się w taką narrację. Natomiast chętnie służy mi, przynajmniej pomocą czasami, rozmawiamy, natomiast raczej na program, no chyba, że pewnego dnia zmieni zdanie. Bylibyśmy naprawdę zaszczyceni, bo jest to człowiek, który... Legenda. Dużo wniósł, naprawdę wniósł dużo w całe życie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Kowalski, 66. Ja i zobacz, od, tak od historii z napisami na stacji przeszliśmy do czasów współczesnych. Bo my musimy czasami wyjaśniać pewne rzeczy i o pewnych rzeczach mówić. I to, co, jak sami już pewnie zauważyliście wielokrotnie, to, co piszecie do nas, to my czytamy. Ja na pewno. Przemek czasem nie odpowiada. Ale generalnie ja czytamy naprawdę mocno i staramy się, żeby być... I nie tylko to, jak piszecie źle na nas. Właśnie chyba odwrotnie. I nie tylko to, jak piszecie dobrze. A, tak, tak. Bo tak, ja ciągle widzę w komentarzach, nie tylko dobre opinie się zdarzają, nudą wieje. Okej, okay, jak wieje nudą, to można wyłączyć. I to nie jest zgryźliwe to, ale wcale. Ale to będzie tylko ze szkodą dla was. Co? Jak będą wyłączyć. Wiesz co, no ale jeżeli ktoś się ma nudzić, to lepiej wyłączyć, no w czym jest... Agresja zero. Gdzie, spokojnie. U kogo? W ogóle. U mnie agresja zero. Mhm. Żebyście wiedzieli, co się dzieje poza kamerą.
Dobra, ale abstrahując od tego, jakby kończąc już temat, czytamy i nawet jeżeli piszecie źle, to piszcie po prostu tak jak sądzicie, ale po ludzku, tak? Nie obrażając nikogo. No i jeszcze jedna wielka prośba, taka ogromna, piszcie po polsku, proszę. Że nawet ja nie umiem pisać. Są dwa komentarze, których nie rozumiem, a nie rozumiem ze względu na to, że są pisane z tak wielkimi błędami i nie rozumiem wyrazów. Chciałem odpowiedzieć. Jeżeli ktoś, przepraszam, bo bywają pewnie tacy ludzie, pisze który przez u otwarte. Ale to tego nie mogłeś rozszyfrować? No to powiem ci, to jest akurat najmniejszy problem w tej całości. Okay. Ale generalnie chodzi o to, że nie zrozumiałem w ogóle, o co człowiekowi chodzi. Bez przecinków i nie po polsku. Prośba, piszcie po polsku, wtedy jesteśmy w stanie zareagować na to. Może jakiś apel jeszcze? Dzisiaj nie. Chyba powiedzieliśmy wszystko, podziękowaliśmy, powiedzieliśmy, co myślimy i pokazaliśmy napisy i porozmawialiśmy o ludziach. I zobaczymy się w piątek. Ale to w piątek już będzie MR-u. I będzie fajnie, bo przyjechaliśmy dokończyć nie materiał. Nie zdradzaj to, jem nic. Do zobaczenia w piątek. Pa.